Także my tego kościoła tu nie pokazujemy. Proszę Państwa, parafia na Saskiej Kępie, za tym domem kultury, który się znajduje, tak bardzo dokładnie, bo jeszcze i na nas by się rzucili, na naszą telewizję, proszę Państwa. Elhof Art 2000. Telewizję El Mercedes. Tutaj w tej katolickiej parafii Janek Witek był pobity, bo przyszedł, no chciał paczkę dostać, bo jak przyszedł, może pociuchy, a patrzy, że ta zaocznie zakonnica, katoliczka do katoliczki, nos w nos, gada, coś gada, a on tak się z boku patrzy i nie chcieli mu dać to, więc jak się wykłócało swoje, no to dostał wpiernik od tych moherów, od tych dziadów katolickich. Także wiecie Państwo, święta to dla tych, którzy mają dużo pieniędzy, zamkną się w domu i nikogo nie wpuszczają w Warszawie, bo nie ma ani gościnności, ani dla prawosławnych, ani dla ewangelików, ani dla świadków Jehowy. Także zaraz, proszę Państwa, już dojedziemy. Czyli jeszcze raz Saska Kępa, przystanek Saska Kępa, parafia Saska Kępa. Także widzicie Państwo, co to znaczy, że jedni po stołach latają gdzie za darmo, a inni, żeby się wkupić u zakonnicy, kłócą się, biją się. Tak. O ten pojedzie na wschodni i dobrze tam. Autobus 123, prawda? No 111 ma dłuższą trasę, bo jedzie aż przez Muzeum Żydów Polin, bo tu w Warszawie są Żydzi, wiecie Państwo, że w Anglii, Ameryce, Białystok. Ja ani jednego Żyda nie znam, ani jednej Żydówki, a Anna Romanowicz napisała, że w kierunku do Łodzi ich przepędzili, proszę Państwa. Białystok miłości moja, taki kabaret Białystok miłości moja. A tutaj nie jest Białystok miłości moja, tutaj jest Moherowa. Tutaj jest, proszę Państwa, Moherowa Warszawa. To więc Janek Witek poszedł tutaj na parafię po jakieś ciuchy. Patrzy, że zakonnica wydaje jeść. To jest w ogóle ulica Saska. Patrzy, że zakonnica konserwy wydaje, bo wiecie Państwo. No ale jego chciała zbyć ta zakonnica, bo to czy pan miał wywiad środowiskowy, czy już ktoś u pana był te zakonnice? Które wiecie Państwo, jak u niego ten ksiądz był w białym ubraniu, to chciał najprędzej do koperty jakieś pieniądze, a tutaj oni rozdają, okazuje się, proszę bardzo. Także tu za tym przystankiem, za tym domem kultury, kościół jest, którego może i dobrze, że nie widać, proszę Państwa, bo by jeszcze się na nas tutaj rzucili, a 111 nie ma, on jeździ co 10 minut. Państwo zobaczą skandale same w tej w Warszawie, u Moherowych, na Mazowszu, nad Wisłą. Same skandale. Także ten Janek Witek to... on był w wielu miejscach pobity, bo on się wykłócał. Ja już wiem, o co chodzi. On się wykłócał, bo on chciał dostać po prostu na święta paczkę. A że nie miał co jeść, bo tu w Polsce jest głód, proszę Państwa. No to jak nie miał co jeść, no to jak ci Moherowi zobaczyli z tyłu, że on tutaj jest, stoi, a to przecież tylko oni są uprzywilejowani, bo to zawsze ci, którzy z tymi rękami wyciągniętymi byli, a u niego się zmieniało. On jak kiedyś 100 zł dał na tacę, to potem już na tacę nie dawał ani 100 zł, ani po kościołach nie chodziło. To wiadomo, że Warszawa to nie jest kościół ewangelicki, Warszawa to nie są książęta, Warszawa to nie jest Anglia, Warszawa to nie jest Londyn. Także mamy tutaj te parafie na Saskiej. Także ja dzisiaj tutaj przyszłam z kamerą przyjrzeć się, o co tu chodzi właściwie, że one jak są święta, to po znajomości wydają paczki, zrobiła zakonnicę listę i mają te nazwiska, na przykład na nazwisko, prawda? I już baba przyprowadziła córkę, córka dziecko przyprowadziła. I tak, proszę Państwa, tu uśmiech, tutaj to, tutaj tamto i dziaduwa do dziaduwy nosem w nos. Że pewnie jedzie 111. A ja tak specjalnie wysiadłam tam z 507, żeby tu podejść i nie jedzie 111, tylko kolejny jakiś 509, żeby tu podejść i pokazać chociaż troszeczkę te parafie na Saskiej Kępie. Tutaj gdy jesteśmy na Pradze Południe, w sumie jeszcze Moherowej Warszawie. A babka, jak ja wtedy wysiadałam z 507, z telefonem, jak mówię, wychodziła: Anglia, coś tam. Ja mówię, gdzie tutaj do Anglii? Ja mówię, gdzie tutaj do Anglii? Jak ty w Maryję wierzysz, kult kobiety, różaniec klepiesz, różaniec trzepiesz, gdzie ci tu Anglia?